3 punkty brakuje. Spójrzmy na tablicę. 97-88, finał Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki 2009, a rzuty wolne wykonuje pan Szwersz. Pamiętam tego zawodnika, jak kiedyś grał w Pogoni Ruda Śląska kilka lat temu. Świetny zawodnik. Teraz już wiek nie pozwala na czynne rozgrywki, ale proszę popatrzeć, jaki rzut. Dołożył tu trochę trójek i wynik 99-88 dla drużyny z Piotrowic. I już tylko jeden mały punkcik im dzieli przed mistrzostwem, no przed złotym. Puchary czekają. Zimła tam się dwoi, troi. I czyżby ostatnia akcja? Ojej. Jeszcze pograją. Kucharczyk. Nie ma. Może teraz będzie ta ostatnia akcja. I stanie się faktem, że drużyna o bardzo tajemniczej nazwie, właśnie tak się nazywają, z Katowic, zdobędą ponownie mistrzostwo Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki. I koń faulowany, pan Świercz. Koszulkę ma swojego syna, który gra w AZS Katowice. Pozdrawiamy. I teraz brakuje tylko tego jednego osobistego do wygrania. Myślę, że na 2-1 na pewno będzie, a tym razem nie. I czy pan Świercz zakończy teraz ten wielki finał Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki? Tak jest! Mistrzostwo Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki dla... Gratulujemy! I drugie miejsce dla Dream Teamu.